Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie. Ciągle robimy coś na wczoraj, ciągle gonimy w piętkę, jak to się mówi, gonimy z czasem, gonimy za sprawami, projektami, za bardzo ważnymi rzeczami. Pomimo tego, że ten czas trochę wyhamował na wiosnę 2020 roku, zostaliśmy zamknięci, uwięzieni niemalże w domach, to jednak cały czas brakuje nam czasu, bo nie przywiązujemy odpowiedniej wagi do tego, co rzeczywiście ważne, a życie przecieka nam między palcami. Posłuchaj Ameli, a może lepiej sobie z tym poradzisz. Witam Cię bardzo serdecznie, szczęść Boże. Dzisiaj słów kilka o wadze. I bynajmniej nie będziemy mówić o nadwadze albo o niedowadze, ale o wadze czynności. Czy to, co robimy, to jest ważne, czy mniej ważne? Jeżeli jesteś rodzicem i oprócz tego, że jesteś rodzicem, jesteś też pracownikiem, starasz się dbać o dom, zatem wtedy masz wiele różnych czynności do wykonania. I pewnie niejednokrotnie tak się dzieje i masz już za sobą takie doświadczenia. Ja przynajmniej wielokrotnie miałam już za sobą takie doświadczenia i pewnie jeszcze będę miała, że na wczoraj powinnam zrobić wiele rzeczy. Że te rzeczy są ważne i jednocześnie bardzo pilne do zrobienia. Bo trzeba już na dzisiaj, na wczoraj, na teraz. I oczywiście jasne jest, że tymi rzeczami będziemy się zajmować. To, co jest ważne i co jest pilne, należy zrobić. Czy ty jesteś pracownikiem, czy robisz coś w domu, czy są to czynności wobec twojego dziecka? Ważne, żeby to zrobić. Ale teraz zobacz, co się dzieje. Niejednokrotnie jest tak, kiedy mamy wiele takich spraw, ważnych i pilnych jednocześnie, w jakiś sposób czasami staramy się odreagować. No bo jeżeli ważne i pilne, to często jesteśmy sfrustrowani, bo brakuje czasu, bo niejednokrotnie te rzeczy nie robimy tak, jakbyśmy chcieli to zrobić. No i co? Żeby odreagować, robimy niejednokrotnie jakie rzeczy? No, zerkamy sobie, czy tam ktoś na fejsie coś napisał, a może popstrykamy pilotem od telewizora, pooglądamy kilka seriali, czyli tak naprawdę robimy rzeczy ani ważne, ani pilne. Wydaje nam się, że to tak dla odreagowania. Badania pokazują, że większość czasu, który spędzamy w ciągu dnia, w ciągu miesiąca, to są właśnie sprawy albo ważne i pilne, albo nieważne i niepilne. A to, co dla nas, dla rodziców, dla pracowników powinno stanowić sedno, to rzeczy, które nie są pilne, ale są ważne. I teraz zapraszam Cię do krótkiej refleksji. Co dla Ciebie jest ważne? Jeżeli jesteś rodzicem, z całą pewnością dla Ciebie ważne są dzieci. Na pewno ważna jest Twoja kondycja, Twój stan zdrowotny, to, czy jesteś wypoczęty w związku z tym, czy jesteś bardziej cierpliwy wobec dzieci. Czy coś w tym kierunku robisz? Czy podejmujesz działania, które są ważne, ale przecież nie są pilne? Więc oczywiście trzeba zrobić te rzeczy, które są pilne. A to, co ważne i niepilne, zostawiam na jutro, na za miesiąc, bo przecież się nie pali. A gdyby się tak okazało, że zaczniesz robić te rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne, to w perspektywie czasu pewnie miałabyś takie doświadczenie, że tych pilnych rzeczy jest coraz mniej, bo robisz to, co ważne, a nie pilne. Więc to, do czego Cię dzisiaj zachęcam, Ty jako rodzic, jako pracownik, zastanów się, co jest dla Ciebie ważne w życiu. Co powinnaś robić w relacji ze swoim mężem, żoną, dzieckiem, Ty jako rodzic i jednocześnie pracownik. Jakie rzeczy są ważne, żeby być lepszym rodzicem, lepszą żoną, lepszym mężem, lepszym człowiekiem. Zastanów się, a jak już będziesz wiedziała, będziesz wiedział, to zacznij działać. To tyle. Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Dziękuję Ci za te kilka chwil, za te kilka minut Twojej uwagi. Mam nadzieję, że jesteśmy pomocni w tym rozważaniu nad tym, co ważne, co istotne. A teraz zapraszamy Ciebie do osobistej refleksji, żeby Tobie życie też nie przeciekło między palcami, żebyś zrobił to, co ważne, a niekoniecznie pilne. Z Panem Bogiem.